Jest 17 lutego 2014 roku. Za kilka godzin w Soczi rozpocznie się olimpijski drużynowy konkurs skoków, w którym Polacy z podwójnym złotym medalistą Kamilem Stochem powalczą o kolejny medal dla polskiej reprezentacji. Będą skakać w kombinezonach, które w Szczyrku szyje Marcelina Hula, żona skoczka Stefana Huli, wielokrotnego reprezentanta Polski w Pucharze Świata i dwukrotnego olimpijczyka. W Szczyrku spotykamy pana Stefana Hulę, naszego znakomitego skoczka narciarskiego. Panie Stefanie, co robi skoczek narciarski, kiedy w Soczi trwają Igrzyska Olimpijskie? Kibicuję naszym. Ale na pewno jeszcze coś więcej. Jakieś treningi pewnie cały czas trwają i jakieś inne zawody, prawda? Tak, już w zeszłym tygodniu byliśmy w Stanach Zjednoczonych, w Iron Mountain. Dzisiaj w nocy wróciłem z zawodów z Niemiec, też z Puchu Kontynentalnego w Brotterode. No i treningi, i zawody, także też się nie nudzimy. To są zawody Pucharu Kontynentalnego, czy jak to właśnie wygląda? Tak, to jest Puchar Kontynentalny, taka jakby ta druga liga skoków. I jak tam panu idzie? Ogólnie to tak na razie miejsca w 15. Raz się nie udało załapać niestety do 30, ale tak to średnio, ale też nie najgorzej. Troszkę brakuje do takich bardzo dobrych skoków i ogólnie to mamy troszkę pecha, bo taka zima jest kiepska i te warunki na skoczniach też nie są jakieś idealne i nie skacze się łatwo. No właśnie, zima w tym roku nie rozpieszcza skoczków narciarskich. No tak, ciężko też jeżeli chodzi o trening, bo bardzo mało treningów mieliśmy przez całą zimę, żeby coś poprawić, coś podszlifować i w moim przypadku to wyszło na duży minus. No ale każdy ma tak samo, jest tym problem i trzeba sobie radzić. Ewenementem jest tutaj Soczi, gdzie przy 20-stopniowych, można powiedzieć, upałach utrzymuje się śnieg, prawda? Można tylko powiedzieć, jak Rosjanie to robią. Mają jakieś swoje sposoby. Na szczęście tam mają rozbieg mrożony, sztuczne tory, także z tym nie mają problemu. I można przy takich temperaturach skakać, nic się nie dzieje, gorzej już z tym śniegiem na zeskoku. Tam były już jakieś narzekania z tego, co wyczytałem w internecie. Ale oby się wszystko udało ładnie przeprowadzić zawody i by nasi pięknie poskakali. Będę trzymał kciuki, z rodzinką będziemy oglądać. A co pan robił, kiedy Kamil Stoch zdobywał swój pierwszy, a później drugi złoty medal olimpijski? Czy oglądał pan te zawody? Pierwszych zawodów niestety nie miałem jak oglądać, byliśmy wtedy właśnie w Stanach Zjednoczonych na zawodach i w tym czasie był konkurs, też my mieliśmy konkurs, który później odwołali, bo zbyt mocno wiało, ale musieliśmy być cały czas na skoczni, więc przez telefon żona mówiła jak wyniki, wszyscy krzyczeli, skakali, było dużo radości. A ten drugi konkurs oglądaliśmy już w hotelu po zawodach w Niemczech razem z chłopakami, także też było głośno. A czy sportowcy, skoczkowie z innych krajów również oglądali z wami ten konkurs, czy sami oglądaliście, jak to wyglądało? Sami oglądaliśmy. Ale później pewnie gdzieś tam się spotkaliście, nie? Gratulowali polskiej ekipie? Były gratulacje jak najbardziej, tak. No, Kamil Stoch skacze dla całej Polski, także chyba wszyscy jesteśmy z tego dumni, ale przecież pan był na poprzednich Igrzyskach Olimpijskich, no właśnie, nie żal panu, że nie ma pana tam z nimi dzisiaj konkurs drużynowy, pan przecież z drużyną w Pucharze Świata raz mieliście trzecie miejsce, raz drugie, o ile pamiętam, był pan też srebrnym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie, prawda, więc chyba może by się pan przydał tam dzisiaj. Miło to słyszeć. No pewnie, że jest troszkę żal. Każdy marzy o igrzyskach. Mi się już dwa razy miałem tą okazję być. Ale chłopakom życzę wszystkiego dobrego. Będę im kibicował z całego serca i oby zdobyli medal, bo na to zasługują jak najbardziej. Pojechali najlepsi i niech walczą, niech reprezentują pięknie nasz kraj. Kamil zrobił coś wspaniałego, niewiarygodnego i jestem... No, przedumny z niego i bardzo szczęśliwy. Także wielki szacunek i co, kibicujemy dalej. Już po pierwszym złotym medalu Kamila Stocha Adam Małysz powiedział, że no, Kamil mnie przeskoczył. Ale to chyba nie jest tak do końca, bo jednak Adam Małysz, bez Adama Małysza chyba no, nie byłoby tych sukcesów Kamila, prawda? No Adam wypromował. Bardzo wyciągnął skoki do góry w Polsce. Zrobiły się bardzo popularne.
pewnie więcej pieniędzy później poszło na ten sport i dzięki temu mogliśmy trenować. Tacy zawodnicy jak właśnie Kamil, ja, zostały utworzone kadry i myślę, że bez niego byłoby dużo ciężej i no kto wie, czy dzisiaj Kamil miałby te dwa medale nasze i nie wiadomo. Ale na szczęście je ma i to jest ważne. A nie żałuje pan, że Adam Małysz postanowił zająć się rajdami samochodowymi? Przecież mógł jeszcze skakać. Kasai ma 42 lata, jeden czy dwa i jest, no, jakby nie było, srebrnym medalistą olimpijskim. No to jest w ogóle ewenement. Bardzo się cieszyłem z tego też, że Kasai właśnie jest na drugim miejscu, że zdobył ten medal. No niesamowita kariera i niesamowity ten sezon, który ma w tym roku. Po prostu coś pięknego w takim wieku. No ale to jest też właśnie motywacja dla niektórych, że da się. Że da się po prostu nawet już w takim wieku sobie... Myśli pan, że mógłby jeszcze czegoś dokonać, gdyby nie zakończył kariery? Na pewno. Myślę, że spokojnie by się utrzymywał dalej w czołówce i walczył o te najlepsze lokaty, ale była jego decyzja, którą trzeba uszanować. Zakończył też ją we wspaniałym momencie z medalem z Mistrzostw Świata, z podium generalnej klasyfikacji Poru Świata, więc pięknie. A teraz bardzo dobrze sobie dalej radzi w sporcie, w rajdach. I życzę mu wszystkiego najlepszego. No właśnie, bo wydaje się, że trzeba wiedzieć, kiedy tą karierę skończyć. Przykłady, no niestety mamy Martin Schmidt, który już mistrz, wielki mistrz, który skakał długo bez powodzenia, czy na przykład teraz powrót Ahonena. No, powrócił, żeby zdobyć medal olimpijski indywidualny, którego mu brakuje, no i niestety no, ze słabym skutkiem, prawda? No niestety szkoda. Taki właśnie Janne Ahonen. Wspaniały zawodnik, który zdobył praktycznie wszystko, brakuje mu tego medalu i widać że na nim to chyba ciąży, że tego nie ma i chciał jak najbardziej osiągnąć ten cel, ale niestety no jeszcze ma szansę dzisiaj może mu się uda w drużynie, chociaż w drużynie mają, więc brakuje mu tego indywidualnego. Ciężko powiedzieć, szkoda, bo też tak... No, ale chyba nie ma właśnie zawodnika, który możemy powiedzieć, że osiągnął wszystko, prawda, do tej pory chyba. Panu też brakuje z medalu olimpijskiego. Brakuje, żeby osiągnąć wszystko. Ale właśnie chciałem życzyć, żeby może za 4 lata na olimpiadzie to właśnie pan stawał na tym może nie, nawet nie, no, najlepiej na najwyższym podium, ale przynajmniej na podium. Jak pan ocenia swoje szanse na za 4 lata, powiedz? Kasai pokazał, że się da. Ja będę dalej trenował i mnie to cieszy. Lubię ten sport. Więc no... Co miałbym innego na razie robić? Na razie sprawia mi to dużo radości. A nóż wystrzeli forma. Wszystko zacznie się układać tak jak należy. I będzie dobrze. Nigdy nie można się poddawać. Trzeba walczyć i walczyć o swoje i robić to, co się kocha. A i wtedy właśnie jak się to robi z radością, poświęca się temu całe serce, no wszystko to zaczyna to procentować. Pan też ma dobry doping w domu, bo małżonka, która tutaj właśnie przygotowuje kombinezony dla zawodników, których zresztą Kamil Stok wywalczył 2 złote medale. No i ojciec, który przecież jest, można powiedzieć, jednym z nielicznych polskich sportowców zimowych, który ma medal Mistrzostw Świata brązowy w 1974 roku, prawda, w kombinacji norweskiej. Tak jest. No, dopingują pana. Pewnie, że dopingują. Oczywiście, że tak. Żona, no to bardzo jej dziękuję, bo cały czas mnie wspiera i wytrzymuje to, że mnie tyle nie ma w domu, co jest ciężkie i dla mnie, i dla niej. Także wielkie dzięki. Rodzice też cały czas wspierają, cała rodzina, i siostry, i brat, i szwagrowie, także tutaj nie mam na co narzekać, jest wspaniale, jeżeli chodzi o całą rodzinę, to mi tylko dodaje sił i wiary w to, co robię. A to właśnie ojciec w panu zaszczepił tą miłość do sportu, gdzieś pierwszy raz zabrał pana na skocznię, jak to wyglądało? Ja od małego byłem po prostu zwariowany za nartami, jak byłem mały, to już chodziłem po domu na nartach i tak dalej. Więc jakoś bardzo mnie ciągnąć nie musiał, ale no, pewnie, że dzięki niemu zacząłem skakać i uprawiać ten sport, jak najbardziej. A nie myślał pan kiedyś o właśnie kombinacji norweskiej? To jest bardzo trudna dyscyplina. Bardzo trudna. Ja jako, jak wcześniej jeszcze jako junior taki
młodszy chłopak, to biegałem też na nartach, ale no szczerze powiem, dużo bardziej wolałem biegać na nogach, uprawiać biegi po prostu przełajowe czy coś takiego, aniżeli na biegówkach, na nartach. Męczyło mnie to i nie miałem z tego radości, więc no, trzeba było wybrać jedno. Jakby pan porównał, to skoki są, no nie wiem, jakoś łatwiejsze mimo wszystko niż biegi narciarskie, czy jak da się to w ogóle jakoś porównywać? Bo może się wydawać, że skoki, no przychodzi skoczek, odbija się, skacze, ile skoczy, to skoczy i idzie, prawda? Tam jednak widać na trasie biegu ten wielki wysiłek zawodników, prawda? Bardzo się różnią. Skoki to jest sport bardzo techniczny, gdzie wydaje się, że człowiek się nie męczy, ale tak naprawdę psychicznie i tak dalej, to jest wielki wysiłek. Trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby nie popełniać błędów. Małe błędy kosztują bardzo dużo. I to też się tak wydaje, że może nie wkładamy to siły, ale ten cały trening poświęcony na to, żeby oddawać dobre skoki, to jest trochę potu i tak dalej. Wiadomo, biegi to jest sport już bardzo wytrzymały, gdzie trzeba przepracować ogromne ilości godzin i wiele, wiele zdrowia poświęcić. I w takim biegu to jest ogromny wysiłek. Wy musicie wszystko właściwie nauczyć się, wyuczyć, zapamiętać, prawda? Tak, żeby te wszystkie, całe ciało, żeby jakoś automatycznie wykonywało to, co jest najlepsze do tego, żeby oddać dobry skok, prawda? To jest taki jakiś automatyzm we wszystkim, którego trzeba się nauczyć, jakoś sobie zakodować, prawda? Jak najbardziej, to właśnie, jeżeli to wychodzi tak automatycznie, to my to nazywamy, o, jest w gazie, ma formę. Bo jak jest to przykontrolowane czy coś takiego, ten cały skok, to już nie ma w tym luzu swobody i jest to takie troszkę na siłę i nie ma tych metrów później, nie odlatuje, jak my to mówimy. A jak jest właśnie coś takiego, ten automatyzm, ta forma, to tak jak Kamil spieprzył ten drugi skok na tej dużej skoczni, ale i tak odleciał, więc... tak odleciał, było pięknie. Jakie plany na najbliższe dni, bo przecież jeszcze Puchar Świata też się nie kończy. Teraz mam 2 dni w domu, jedziemy jeszcze na port kontynentalny do Zefeld do Austrii. Później znowu wraca Puchar Świata. Trzeba dobrze wystartować, pokazać się z dobrej strony i mam nadzieję, że się uda jeszcze pokazać w Puchar Świata. Że jakoś ten sezon pozytywnie zakończę z takim uśmiechem po prostu, z radością i że nie będzie cały stracony, bo tak na razie to bardzo średnio. Ale na szczęście igrzyska, chłopaki rekompensują w jakiś sposób te niepowodzenia i oni zasługują na wielkie słowa uznania. A potem znowu Mistrzostwa Świata w lotach i kolejne igrzyska. Cały czas coś się kręci, także nie ma nic do stracenia, walczymy. A dzisiaj oglądamy i kibicujemy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę i życzę kolejnych sukcesów na kolejnych zawodach, czy pucharu, czy też na mistrzostwach, tych, których wymieniłem przed chwilą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.